Janusz Korwin-Mikke to polityk o stanowczych poglądach, który zdobył swoją popularność dzięki wyrazistym wypowiedziom wzbudzającym wiele emocji. Był to socjalista czy nie? To nie był socjalista. Panie przewodniczący! Jak to nie był socjalista? Jego kariera polityczna trwa już ponad 30 lat, a podczas niej można było zaobserwować wiele fascynujących i intrygujących wystąpień wywołujących żywe dyskusje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Na zarka poczty belgijskiej Lenin jest najzbitniejszą osobistością XX wieku. Na sali widzę pana Timmermansa, a 95% tutaj ludzi na sali to są albo socjaliści, albo komuniści, albo chrześcijańscy socjaliści, albo narodowi socjaliści i inni faszyści i inni czerwoni. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić jego najbardziej interesującą wymianę zdań, która stała się prawdziwą trylogią. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje W 2010 roku podczas popularnego wówczas programu Młodzież Kontra w telewizji publicznej miała miejsce interesująca wymiana zdań między Januszem Korwinem-Mikke a Dariuszem Szczotkowskim, działaczem SLD. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta wymiana zdań stanie się początkiem prawdziwej trylogii. Podczas zadawania swojego pytania Dariusz Szczotkowski odwołał się do badania dotyczącego poziomu obaw ludzi o swoje finanse w różnych krajach, wskazując na fakt, że według tego badania kraje, gdzie ludzie najmniej obawiają się o swoje finanse, są zdominowane przez socjalizm. Panie prezesie, do pana takie pytanie, ponieważ bardzo mocno krytykuje pan rozwiązania społecznej gospodarki rynkowej. Tej zimy było takie badanie, w którym kraju Europy obywatele najmniej boją się o swoje finanse. Pierwsze miejsce Norwegia, drugie miejsce Szwecja, trzecie Finlandia. Tam, a nie było Islandii przypadkiem? Nie, nie było Islandii. Nie było Islandii, popatrz pan. No, bo to może robiono po Islandii. Ale nie była w pierwszej trójce, panie prezesie. Jednak tam funkcjonuje, jak pan to nazywa, ten wredny socjalizm. Szczotkowski zasugerował również, żeby iść tą drogą, a nie korwinizmami, które nie mają poparcia w społeczeństwie. W odpowiedzi po przytoczeniu krótkiej anegdoty Janusz Korwin-Mikke wyraził swoje przekonanie, że celem życia nie jest przeżycie. Szczotkowski, zdziwiony taką odpowiedzią, dopytał się Korwina o sens życia. W odpowiedzi Korwin wypowiedział się na ten temat w sposób dosadny, dodając, że ludzie mają swoje cele, ideały, za które walczą i umierają. Wypowiedź ta stała się później ikoną internetu. Proszę. Może jednak idźmy tą drogą, a nie korwinizmami, które mają 0,2 poparcia w społeczeństwie, no jest tragedią jakąś okrutną. Proszę pana, spośród dwóch armii, z których jedna wygrywa wojnę, a druga siedzi w pieleszach, w tej pierwszej się bardziej boją o swoje życie, ale oni zwyciężają. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie, to ja, przepraszam, nie będę zastępował pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje dalej. Chcesz. Po burzliwych oklaskach Janusz Korwin-Mikke przywołał anegdotę dotyczącą rurkowców, wyrażając w ten sposób swoją pogardę wobec osób, które mają niewielkie ambicje życiowe. Mam nadzieję, że będę miał za co żreć i żyć dalej, panie prezesie. Proszę pana, jak powiedział wybitny krakowianin Stanisław Lem, na dnie oceanu, w Rowie Mariańskim są rurkowce. One żyją sobie całkowicie bezpiecznie od milionów lat. Wie pan co, przykro mi, ale dobre wychowanie tutaj musi zatrudnić faktografia, no nie jest pan normalnym człowiekiem. Po tej burzliwej wymianie zdań prowadzący zasugerował, że Korwin został wyprowadzony z równowagi. Polityk stanowczo oświadczył, że nie został wyprowadzony z równowagi, a jedynie chciał wyrazić zdecydowane odrzucenie takich poglądów, które były przedstawiane. Ja nie jestem prowadzony z równowagi, proszę pana, tylko usiłowałem podkreślić dobitnie, że mnie brzydzą tego typu poglądy, że najważniejsze jest się dobrze nażreć. Dodatkowo, aby podkreślić swoje obrzydzenie takimi ideami, Korwin w ironiczny sposób przywołał popularne przysłowie „przezorny zawsze ubezpieczony”, pokazując tym samym sprzeciw wobec takich poglądów. Jego komentarz miał na celu wyrazić dezaprobatę wobec socjalistycznych idei i przekonań o większej roli państwa oraz bezpieczeństwie kosztem indywidualnej inicjatywy i ryzyka. Niestety celem życia nie jest dobrze się nażreć, celem życia nie jest bezpieczeństwo. Mnie uczono, za komuny to było, ale mnie uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Tfu. Po debacie Dariusz Szczotkowski otrzymał przydomek rurkowca, a to określenie stało się pewnego rodzaju memem. Przypominało ono o słynnych rurkowcach, które żyją gdzieś na dnie oceanu. To porównanie miało na celu skontrastowanie Szczotkowskiego, który wyrażał poglądy, które nakładały nacisk na większą rolę państwa i zapewnianie bezpieczeństwa kosztem ryzyka i własnej inicjatywy. W kolejnej edycji programu w 2013 roku doszło do kolejnej wymiany zdań między Januszem Korwinem-Mikke a Dariuszem Szczotkowskim,
w trakcie której Szczotkowski przytoczył kontrowersyjne wypowiedzi Korwina dotyczące podatków i Hitlera, dodając, że ma przyjaciół w Kolibrze, którzy pomimo poparcia wielu poglądów wyrażanych przez Janusza nie chcą na niego głosować ze względu na jego kontrowersje. Na zakończenie swojej wypowiedzi użył słowa królu w sposób prześmiewczy, wyrażając pewną dystansującą postawę wobec Korwina, ale jednocześnie pokazując pewne otwarcie na dialog i poszukiwanie pewnego rodzaju konsensusu mimo różnic w poglądach. To znaczy, witam. Dobry wieczór, Wasza Wysokość. Proszę pana, to pan żyje? Ja słyszałem, że był pan w ramach wymiany kulturalnej zaproszony na Wyspę Utoja i myślałem, że pana... To znaczy, wie pan, ja dzisiaj przychodzę z diagnozą. Ja mam przyjaciół, normalnie tak samo jak pan, koliberalnych, tak? I oni mówią tak, ja jestem koliberalny, ale nigdy nie zagłosuję na partię Korwin-Mikke, bo nie utożsamiam się z nienawiścią do niepełnosprawnych, nie mówię, że za Hitlera było lepiej, nie dyskryminuję kobiet, nie uważam, że lekka pedofilia jest normalna, gdyż przygotowuje dziewczynki do dojrzałości seksualnej, no i dlatego na pana nie głosują. Więc dzisiaj chciałem panu powiedzieć troszkę lżej, bo to bo można z koliberami rozmawiać, sam niejednokrotnie to czynię. Pan woli wino, ja inne trunki i wtedy dochodzimy nawet do konsensusu, więc może nawet kiedyś, panie królu. W odpowiedzi na zarzuty kierowane w jego stronę Janusz Korwin-Mikke stanowczo odrzucił je, twierdząc, że w żadnym wypadku nie wypowiedział się w taki sposób. Dodatkowo porównał poziom opodatkowania, sugerując, że za czasów Hitlera podatki były niższe niż obecnie, co miało na celu wskazać, że wysokie obecnie podatki są negatywnym wskaźnikiem stanu państwa. Proszę pana kochanego, no... Kochany, idziemy w dobrym kierunku. Proszę pana kochanego, jeżeli pan mi wkładał w usta, że za Hitlera było lepiej, to pan po prostu kłamie. Nic takiego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że za Hitlera były niższe podatki. To jest święta prawda. Jeżeli w tej chwili obecny reżim nakłada na mnie podatki wyższe niż Adolf Hitler nakładał na mojego ojca, to nie świadczy dobrze o tym ustroju, prawda? Po tych słowach Dariusz Szczotkowski przytoczył znaną różnicę w poziomie opodatkowania między Holandią i Danią, a Bułgarią i Litwą. Szczotkowski wskazał na wysokie opodatkowanie w Holandii i Danii oraz korzystne obciążenia podatkowe w Bułgarii i na Litwie, twierdząc, że te czynniki istotnie wpływają na standard życia w poszczególnych krajach. W trakcie pytania skierowanego do Korwina, Szczotkowski skonfrontował go z wyborem, czy Janusz chciałby zamieszkać w Holandii lub Danii, ciesząc się ich wysokim poziomem życia, czy w Bułgarii i na Litwie, gdzie standard życia jest niższy. Najwyższe podatki w Europie są w Holandii i w Danii, tak? Najniższe tymczasem są w Bułgarii i na Litwie. Gdzie pan woli żyć? W Holandii i Danii? Na ich poziomie? Czy woli pan w Bułgarii i w Litwie? Odpowiedź Janusza Korwina-Mikkego była jednoznaczna. Preferuje Bułgarię i Litwę. Ten stanowczy wybór nie pozostał bez reakcji. Szczotkowski w sposób prześmiewczy dołożył swoje 3 grosze, sugerując, że Korwin powinien właśnie tam się udać. Z całą pewnością w Bułgarii i na Litwie. Szanowny panie... Pan jedzie, błagam! Po burzliwej wymianie zdań Janusz Korwin-Mikke zaskoczył Dariusza Szczotkowskiego swoją nietypową propozycją, sugerując, że powinien udać się do Danii i Holandii. Następnie w sposób ironiczny i dość mocno kontrowersyjny Korwin-Mikke odniósł się do tragicznego wydarzenia, jakim była masakra na norweskiej wyspie Utoja, dokonanej przez Andersa Breivika. W swojej wypowiedzi zasugerował, że Szczotkowski był obecny na tej wyspie, gdzie Breivik zamordował ponad 80 osób, strzelając do uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy. Ja mam za pana propozycję, żeby pan wyjechał do Danii i Holandii. Właśnie słyszałem, że pan był na tej wyspie Utoja. Ja dwóch panów jeszcze proszę o 20. Tam był taki Breivik, co jest strzelą na tej wyspie. Ja widzę, że to jest dobry moment. Panowie. Rok później, w tym samym programie w 2014 roku, Janusz Korwin-Mikke przywitał się w sposób niekonwencjonalny, zadając Szczotkowskiemu pytanie, czy kupił pan owce, żeby jadły rurkowce. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Witam. Kupił pan sobie owce, żeby jadły rurkowce? To znaczy... Ta prześmiewcza uwaga wywołała salwę śmiechu wśród obecnych. Niezrażony działacz SLD zdecydował się zadać pytanie, przytaczając nietypową wypowiedź Korwina na temat plemników. Te zdania wywołały wówczas duże kontrowersje, a Szczotkowski zadał pytanie, czy nadal Korwin w to wierzy. Podczas tej rozmowy wywiązała się ciekawa wymiana zdań na temat biologii. Szanowny panie, więc pana radosnej twórczości może pociągniemy wątek kolejny. Wiadomo, że kobieta przesiąga poglądami człowieka, z którym sypia. Ostatecznie, natura czy Bóg, nie będziemy się spierać. Nie po to tak skonstruowały mężczyzn, by setki tysięcy plemników się marnowały. Wnikają one w ciało kobiet i przerabiają je na obraz i podobieństwo mężczyzn, do którego one należy. Plemniki zawierają bardzo skomplikowaną informację w środku. Proszę pana, jestem cybernetykiem i podejrzewam, że takie marnotrawstwo jest nieuzasadnione biologicznie, więc jeżeli do tego dochodzi, to ja nie mówię, że tak na pewno jest, ja tylko mówię, że tę hipotezę warto zbadać. Ja bym chciał tam koleżanki z Nowej Prawicy zapytać, czy wy naprawdę uważacie, że wasze poglądy wykształciły się nie w toku waszej edukacji, wychowania, doświadczenia, tylko przez stosunek seksualny. Ale ja nie mówię o poglądach politycznych, ja mówię o poglądach ogólnych.
na życie, widzi pan. Plemniki, trudno, plemniki trudno naładować wiedzą na temat polityki. Pan wybaczy. W 2017 roku obaj panowie ponownie spotkali się. Tym razem podczas długo wyczekiwanego wówczas wywiadu Korwina ze Szczotkowskim poprowadzonego przez Sebastiana Kubickiego. Ten wywiad był wyjątkowy, ponieważ w jego trakcie Dariusz Szczotkowski zdziwił wielu swoim przekształceniem poglądów i wyraził poparcie dla większości idei Janusza Korwina-Mikkego. Po tym wydarzeniu w internecie zaczęto mówić o nawróconym rurkowcu. W trakcie wywiadu Dariusz Szczotkowski dokonał także publicznego przeproszenia Korwina. W swoich przeprosinach Szczotkowski przyznał, że pewne słowa, które padły między nimi w przeszłości, nie powinny mieć miejsca. Dodatkowo Szczotkowski wyraził swoje przekonanie, że formuła programu, w której mieli wcześniej okazję się spotkać, nie pozwalała na pełne wyrażenie swoich poglądów, co prowadziło do pewnych niedomówień i nieporozumień. W ramach tego oświadczenia Szczotkowski ogłosił również swoją decyzję o odejściu z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przepraszam. Parę lat temu nie powinienem powiedzieć pewnych słów z racji pana doświadczenia. Nie. A jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, pozostaje ostatnia rzecz tutaj bardziej do zrobienia mi, a mianowicie formalne złożenie legitymacji. Powiem szczerze, w tym momencie z dużą częścią programu pana prezesa, jak i jego współpracowników. W 2019 roku Dariusz Szczotkowski zdecydował się na rozpoczęcie swojej przygody politycznej w Platformie Obywatelskiej, startując z ich listy w wyborach. Nie zdobył jednak mandatu poselskiego. W 2023 roku w trakcie kampanii wyborczej wyłoniła się mocna rywalizacja między Platformą Obywatelską a PiS. Obie partie dążyły do zdobycia większego poparcia, prowadząc swoiste licytacje wyborcze, w których starali się przewyższyć nawzajem, oferując obietnice i korzyści. W tej atmosferze politycznej Dariusz Szczotkowski podjął decyzję opuszczenia Platformy Obywatelskiej, niezadowolony z jej podejścia i strategii, które uważał za niezgodne z jego przekonaniami. Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w PO, nie zamierzam uczestniczyć w dalszej socjalistycznej i populistycznej licytacji. Nie zapisuję się do innych partii, jednak jestem gotowy do wszelkiej współpracy z politykami, stowarzyszeniami i organizacjami liberalnymi. Dziękuję, napisał Dariusz Szczotkowski na Twitterze. Jak potoczy się dalej kariera polityczna nawróconego rurkowca? Czas pokaże.